Witam Was widzowie w kolejnym odcinku drugim nowej serii 7 dni życia w kamperze. Do późna wczoraj siedziałem, montowałem dla Was ten odcinek i jeszcze mi się nie przesło, także muszę pomyśleć coś z tym internetem. 9 rano już jest, dlatego nie ma co trolić w kamperze, bo mało tego czasu później zostanie, a muszę się jeszcze zatankować. Śniadania na razie nie robię, nawet nie mam jak umyć gęby, bo nie mam w ogóle wody w zbiorniku, więc muszę to wszystko najpierw ogarnąć, ogarnę siebie, pojedziemy na zakupy, a potem już jedziemy nad morze, łapię detektor, ugotujemy. Jak może, to pani może rybę jakąś dzisiaj. Pomyślę, ryba, ziemniaczki z koperkiem i surówa. To jest bardzo dobry pomysł. Już się chce jechać, dobra. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. I myk 70 litrów do zbiornika. Spokojnie na kilka dni starczy, także myślę, że do końca wyzwania już tankować się nie będę musiał. Potankowane. Perełka. Jedziemy. Melduję Wam się już z parkingu pod supermarketem, ale muszę, zanim pójdę zrobić zakupy, umyć gębę, bo jak chuchnę tam w tą szybę przeciwcovidową, to się stopi. Ona jest z grubego plastiku. Standardowe procedury. Nie wiem co, to jakiś szamponik chyba, nie ma to znaczenia. Cabanoestro, panie, luksusy. Dobra, zakupy polski sklep 21.31 wpada na licznik. Sainsbury, piątka wody, funt 30. Tą wodę, którą leję do kampera, jest z sieci, ale muszę kupić sobie filtr do wody i wtedy będę korzystał. Już nie będę kupował na razie. Zrobiłem tak, sito spakowane. Wpadają kabanosy, kieruję się w stronę Rie. Na plażę i tam pochodzę z detektorem. Nagrywam dla Was też po drodze wyzwanie 365 dni, już koszyki pod Sainsburym przetrzepane, także wpadajcie ten odcinek, jak wpadnie, to zaraz po nim 3-4 godziny później, powiedzmy, że ten wpadnie o 13 polskiego czasu, to wyzwanie 365 dni o godzinie 17, dwa odcinki w jednym dniu, panie, na bogato. Jedziemy. Funt 80. Panie, drożyzna. Na autostrady pozamykane, 50 minut do celu, ale wioskami, także pozwiedzam, może wyczaję jakąś fajną miejscówę na postój kamperem. Zobaczymy. Widzimy się już na miejscu. Brać? Nie brać? Dobrze, że kasjer przy mnie był cały czas, bo byłby biedniejszy o 17 pensów. Zatankowałem Webasto, a podsumowanie kosztów diesla zrobię Wam na samym końcu tej serii, jak już przeliczę wszystkie kilometry na spokojnie, także lecimy dalej. Niby dziur tak bardzo nie ma, ale tak je wypoję, że sam dupę do góry cały czas podnoszę. Fajna jazda, elegancko. Zobacz, jak w ciągniku, człowiek. Fajna karawana, człowieku. A kolorki? Podoba mi się. Dobra, jedziemy dalej. Jestem w miejscu, gdzie nagrywałem dla Was trzydniowe wyzwanie, ile znajdę, tyle zjem z plaży, ale tam nie wjadę na ten parking, dlatego że jest ograniczenie, taki granicznik wysokości i nie zmieszczę się tam kamperem. Strasznie wieje nad morzem. Bunkrów nie ma! Ale nie dokończę. Bo mali widzowie też oglądają. Dobra. Co to takie? Miała być ryba, a będą kurczaki.
Fajne rozwiązanie z papirusami, bo nie trzeba lać oleju, jakiegoś masła. Nie mam w tym momencie jak otworzyć drzwi, bo by mi porwało kampera. Więc mam tylko okienka dachowe pootwierane, zresztą co słychać. I po prostu nie śmierdzi w samochodzie. Dobra. Zaraz jeszcze zrobię ziemniaczki. I gotowe. No to co? Miała być ryba, ale i tak jest dobrze. Smacznego. Życzę wam goblin. Ale nawiało piachu. Z poszukiwań nici małą banię urwie, co chwilę pada. Ma być to przyjemne, a nie, wiecie, coś na siłę. Także jedziemy dalej. Schowałem się przed wiatrem z miejscowości Rie, gdzie wam nagrywałem materiał, gdzie gotowałem obiad do Hastings. 30 minut drogi. Jestem teraz na miejscu. Fajna miejscowość, miasteczko. Przy morzu idę zobaczyć muzeum i zabieram was tam razem z sobą. W końcu pierwszy na lodówkę. Hops. No i oczywiście jeden do wygrania dla was, także zostawić komentarz o treści Goblin, a ja przy najbliższej okazji na live w transmisji na żywo wylosuję dla jednej osoby z was taki magnesik z Hastings. Dla mnie jest to zupełna nowość, bo ja wcześniej wam tak nie nagrywałem odcinków z podróżowania i muszę zastanowić się, jak to fajnie zrobić, żeby ta forma nagrywania tych odcinków była lepsza. Przede wszystkim opisy takich miejsc, bo to jest ważne, a dzisiaj po mojemu muszę się tego nauczyć. Hastings Muzeum się nazywa Fisherman's Museum, chyba tak. Link wam zostawię w opisie filmu, żebyście sobie znaleźli więcej informacji. Jak ktoś jest blisko, to warto sobie zobaczyć miejscowość Rie, która jest naprawdę świetna, bo tam jeszcze taka, wiecie, kostka, jakby taki bruk z czasów wiktoriańskich, uliczki boczne, to wszystko wygląda mega magicznie i macie 30 minut do Hastings, gdzie jest to muzeum, Fisherman's Museum, i tam w środku 80% powierzchni tego hangaru zajmuje łódź rybacka z 1940 roku, jeżeli dobrze pamiętam, i niesamowicie jest to przygotowane jako ekspozycja, bo wchodząc na górę na pokład macie przeszkloną tą część i możecie zobaczyć, jak to wygląda też w środku, ta dolna część, a tam w środku manekiny, jakieś sieci, wszystko bardzo realistycznie i naprawdę przekozak, mega to wyglądało, wkręciłem się. Na zewnątrz też kilka jakichś fajnych łodzi, dookoła tego wszystkiego sporo fajnych wystaw, no i drugie muzeum, które znajduje się blisko, i tam też mnóstwo świetnych ekspozycji, także jak jesteście gdzieś blisko, to warto to miejsce na pewno odwiedzić. Tyle. Poszukać nie poszukałem, ale przynajmniej zwiedziłem sobie dzisiaj okolice. Wracam teraz do Kent i jutro poszukiwanie z Mańkiem. Ale to wszystko na bieżąco jeszcze w tym odcinku. Na razie kawał drogi przede mną, także jedziemy. A piachu nawiozłem. I teraz sobie pomyślcie, i tak byłem na dole i chronił mnie cały ten wał, który tam był, plus ta ściana. A i tak nawiało to, co było na plaży. Dobrze, że tam w ogóle nawet nie schodziłem. Już przy kontenerze otwieram. Nie będę siedział w kamperze, gnił jak dziad. Pogrzebię sobie coś trochę. Mam kilka palet, które sobie przywiozłem z Spitz Marketu. Muszę pomyśleć coś nad półkami, a później jeszcze, bo mamy godzinę 18, gdzieś za półtora godziny do dwóch pojadę sobie na basen trochę popływać. A teraz podwijam rękawy i działamy. Dobra, i tak to wygląda teraz. Pomysł mam na to taki, żeby ponabijać na to
z palet deski i porobić sobie takie półki, gdzie będę po prostu miał wszystko fajnie poukładane i łatwy dostęp do narzędzi. Młotek do łapy, mam kilka palet, zobaczymy co mi wyjdzie z tego za układanka. Dobra, zapnijcie pasy i ten paczkę popcornu. Jesteście gotowi, taka rzeźba poszła z palet, że głowa mała. Hops. I to pójdzie jeszcze do góry. Jeszcze kawałek wszędzie sobie tutaj. Chyba będę musiał wyciąć ten kawałek, bo chcę mieć tutaj piłę, ale to już później sobie zrobię, z tym nie będzie żadnego problemu, żeby sobie to odkręcić. Też tak to poprzykręcałem, żebym miał do tego łatwy dostęp, także tutaj dziureczki na śrubokręciki. O, miód! Jaka rzeźba w ogóle, ale wyszło fajnie. Taki rusty style. No, panie, będzie pikabela. Dobra, ogarniam jeszcze chwilę i zaraz do kampera. Szykuję też na jutro sprzęt, bo wcześniej rano z Mańkiem w teren w poszukiwaniu złotych celtów. Nastawiałem pojemników jak w składzie budowlanym. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja to znalazłem w wyzwaniu 365 dni spod jakiegoś domu. Jako wystawkę zabrałem te pojemniki. No i o, zbierałem tak wszystko z podłogi, mi trochę płyty zostało. To też pozostawało z kampera. Kilka palet sobie z marketu przywiozłem i mam miejsce do roboty gotowe. Już kocur. Przyjechałem wczoraj w to samo miejsce, gdzie nagrywałem dla was początek tej serii pod hotel, gdzie mam wykupiony karnet na siłownię, bo jest tutaj dużo lepszy internet, a dwa filmy miałem do przesłania, więc dlatego tak. No i spędziłem wczoraj 3 godziny na montowaniu dla was tych odcinków, teraz dogrywam jeszcze końcóweczkę, no i lecę z kolejnym odcinkiem. Nic się już więcej poza tym wczoraj nie działo, także to tyle ode mnie w tym odcinku. Dziękuję wam przeogromnie. Pamiętajcie o aktywności, zostawić łapę, komentarz taktyczny dla zasięgu. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.